Cześć, ja nazywam się Kamil Kilanowski, a to jest Kilan Project. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam Hyundai'a i30N Performance. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj mam okazję zaprezentować Wam Hyundai'a i30N Performance. Pod maską tego małego hot hatcha pracuje dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 275 koni mechanicznych i 353 Nm momentu obrotowego z overboostem wynoszącym 378 Nm. Są to dosyć dobre wartości jak na tych rozmiarów hot hatcha. Dzięki temu Hyundai i30N przyspiesza do pierwszej setki w czasie 6,1 sekundy, a maksymalnie rozpędza się do 250 km na godzinę. Co ciekawe, mamy tutaj sześciobiegowy manual z opcją rewa, czyli w momencie, kiedy redukujemy sobie bieg, samochód automatycznie podbija nam obroty. Jest to mega fajna opcja, szczególnie w samochodach sportowych, gdzie nie musicie przejmować się tym, czy idealnie rzuciliście bieg. On za każdym razem Wam ładnie tutaj to zredukuje i podbije obroty. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to jak tutaj widzicie, mamy zupełnie inne zderzaki w porównaniu do standardowej i30. Olbrzymie wloty powietrza, charakterystyczny diamentowy tutaj grill z takim logo N. Na dole mamy taką listwę w kolorze czerwonym, dodającą jeszcze więcej sportowego charakteru temu Hyundaiowi. Przechodząc dalej, 19-calowe felgi, w tym wypadku z oponami zimowymi, no bo mamy już listopad, także warto zaopatrzyć się w dobre zimówki, ale powiem Wam, że mimo tego, że mamy tutaj opony zimowe, to samochód bardzo dobrze trzyma się drogi. 19, którą mamy tutaj w tym modelu, jest z polerowanym rantem i polerowanym tak naprawdę całym frontem, no i czarne wykończenie. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Co tam się jeszcze kryje? Oczywiście olbrzymi czerwony zacisk z logo N na środku. Bardzo fajnie się to prezentuje. Listwa boczna również jest tutaj troszeczkę zmieniona i mamy tutaj małe, ale wymowne logo N. No musicie mi przyznać, że te felgi naprawdę dodają mu bardzo dużo charakteru. Jeśli chodzi o tylny zderzak, no to jak widzicie, tutaj drobne przetłoczenie. Cały zderzak jest bardzo, bardzo agresywny. Widać, że nie mamy tutaj do czynienia ze zwykłym Hyundaiem. No i oczywiście dwie rury wydechowe, z których wydobywa się naprawdę fenomenalny dźwięk. No i tak prezentuje się tył Hyundai'a i30N. Oczywiście olbrzymi spoiler na klapie bagażnika, piękne LED-owe światła, no i dwie końcówki wydechu, o których wspomniałem. Spójrzcie, jaki fajny wzór mają te lampy LED-owe. Co mi się podoba w Hyundai'u z zewnątrz? No to przede wszystkim ten kolor Performance Blue idealnie komponuje się z całym samochodem. Wygląda po prostu świetnie. Jedyną rzecz, którą tak naprawdę bym zmienił, to te wszystkie listwy dolne. One są po prostu w szarym plastiku i fajnie wyglądałoby, gdyby były polakierowane w czarny, błyszczący kolor. Dokładnie tak, jak to wygląda na tym spoilerze. O wiele lepiej by się prezentował, no ale nie mamy co narzekać. I tak Hyundai i30N wygląda fenomenalnie. Prezentowany przeze mnie dzisiaj egzemplarz kosztuje niecałe 157 tysięcy złotych i wiecie co? Za te pieniądze dostajecie kawał dobrego samochodu. No to zerknijmy jeszcze do wnętrza Hyundai'a i30N. Oczywiście mamy tutaj dostęp bezkluczykowy, fajnie to wszystko funkcjonuje. A w środku w Hyundai'u jest naprawdę w porządku. Podoba mi się ta dosyć mała kierownica, szkoda, że tylko nie jest spłaszczona u dołu, bo dałoby to jeszcze więcej sportowego charakteru. Mamy oczywiście logo N i dwa charakterystyczne przyciski do wyboru trybu jazdy. Co więcej, pojawiają nam się tutaj dodatkowe loga N na dywanikach oraz tutaj na progu. Całe fotele są skórzano-zamszowe z charakterystycznym przeszyciem w kolorze nadwozia, czyli też w takim niebieskim, jasnym kolorze. Co więcej, mamy tutaj możliwość ustawienia utrzymania pasa ruchu. Naprawdę świetnie się to sprawdza podczas długich podróży. Samochód idealnie
naprowadza nas na środek pasa, co mi się bardzo podoba, bo w wielu samochodach klasy premium te systemy nie działają aż tak dobrze jak tutaj w Hyundaiu. Oczywiście mamy tutaj fotele z pamięcią, także jak na sportowego hot hatcha jest naprawdę dobrze doposażony. Dodatkowo aluminiowe nakładki na pedały, jeszcze więcej sportowego charakteru. Co mi się tutaj nie podoba? No to przede wszystkim ta deska rozdzielcza. No niestety jest ściągnięta wprost ze standardowego Hyundai'a i30. No i niestety no nie jest ona może najlepszej jakości. Tutaj mamy miękki plastik na dole, troszeczkę twardszy jak słyszycie. No i tutaj też standardowy twardy plastik. Podobnie wygląda sprawa z boczkiem drzwi. Górna część miękki plastik, no i poniżej też miękki, no a na samym dole no jest już dość twardo. Na środku konsoli centralnej mamy umieszczony 8-calowy wyświetlacz multimedialny. Oczywiście łączy się on z naszym telefonem za pośrednictwem Bluetooth. Mamy też możliwość podpięcia się pod wyjście USB. Wówczas mamy tutaj Apple CarPlay'a i Android Auto. Niestety minusem są tutaj głośniki, które nie są zbyt dobrej jakości i jeśli jesteście audiofilami, no to niestety nie będziecie zbyt zadowoleni. Co więcej, posiada tutaj ten ekran oczywiście tryb N. Po wejściu w tą funkcję wchodzimy tutaj w menu, gdzie możemy sobie przejrzeć takie informacje jak czas przejazdu, przeciążenia samochodu, doładowanie sprężarki, moment obrotowy i aktualną moc pojazdu. Co więcej, mamy tutaj konfigurowalny tryb N, gdzie możemy sobie dowolnie zmieniać poszczególne parametry. Standardowo mamy tutaj 6-obiegowy manual i dodatkowe przyciski do regulowania temperatury podgrzewania fotela oraz podgrzewania kierownicy. Naprawdę mega szybko działa to podgrzewanie kierownicy w tym Hyundaiu, z czego jestem bardzo zadowolony. No i wy też pewnie będziecie, jeśli będziecie jeździć tutaj zimą. Dodatkowe wejścia do multimediów, czyli mamy tutaj USB AUX, no i system ładowania bezprzewodowego. Mega fajne rozwiązanie, szczególnie przy nowszych modelach telefonów. To co się stanie, kiedy naciśniemy ten przycisk ze sportową flagą? Oczywiście samochód przechodzi w tryb N. I jak widzicie, włącza nam się tutaj logo N. Cały samochód podświetla się na czerwono, co oznacza, że jesteśmy w trybie sportowym. Podsumowując, jeśli chodzi o wnętrze Hyundai'a, to naprawdę dużo mu tutaj nie brakuje do ideału. Podobają mi się te kubełkowe fotele, które naprawdę świetnie trzymają, ale nie są na tyle sztywne, żeby nie dało się nim jeździć na co dzień. Fajnie, że są tutaj dodatkowe przyciski na kierownicy, to jest naprawdę olbrzymi plus, no bo przez to ten samochód wygląda bardziej sportowo dla kierowcy. Niestety nie podoba mi się wykończenie deski rozdzielczej, no i boczków drzwi, które no nie mają jeszcze tego sportowego charakteru, a materiał, z którego są wykonane, nie jest może najwyższej jakości. No i dla audiofilii, no niestety, jeśli będziecie chcieli tutaj posłuchać głośniej muzyki, oczywiście w dobrej jakości, no to będziecie troszeczkę zawiedzeni i będziecie musieli poszukać jakiegoś rozwiązania, żeby to zmienić. Poza tymi dwoma aspektami nie mam więcej uwag, jest to naprawdę świetnie zrobiony samochód. No to porozmawiajmy o najważniejszym elemencie Hyundai'a i30N, czyli prowadzeniu i samej jeździe. Jeśli chodzi o tego Hyundai'a, no to jest on naprawdę bardzo, bardzo przyjemny w jeździe na co dzień. W trybie normalnym samochód zachowuje się niczym każdy inny hatchback, niczym nie różni się od standardowej i30. Poza tym, że o wiele lepiej prowadzi się przy wyższej prędkości. Ja teraz właśnie jadę w trybie normalnym, także spokojnie sobie jedziemy. Nie trzeba tutaj agresywnych ruchów wykonywać, więc samochód zachowuje się niczym standardowa i30. i30N Performance, jak już Wam wspomniałem, ma ten dodatkowy przycisk tutaj, który oznacza, że włączamy tryb N. Co daje tryb N? No jest to tryb, który pozwala nam wycisnąć naprawdę 100% z tego samochodu, jeśli nie nawet 110. Włączam tryb N, już od razu słyszymy takie dudnienie. Z tyłu wydech już nam się uaktywnił, zawieszenie też nam się utwardziło, już to wszystko jest bardziej zwarte do szybkiej jazdy. No i proszę. No i te piękne strzały z wdechu, naprawdę super to brzmi. Można naprawdę tego słuchać godzinami. Jedziecie sobie,
odpuszczacie gaz i wszystko sobie tam z tyłu ładnie strzela. Co mi się jeszcze mega podoba, to to, że mamy tutaj możliwość konfiguracji tego trybu N. Wówczas na ekranie środkowym pojawia nam się informacja, że jesteśmy właśnie w trybie N Custom. No i tutaj tak naprawdę ustawiamy cały samochód stricte pod swoje oczekiwania. Możemy włączyć tutaj na przykład miękkie zawieszenie. Jedziemy teraz w mieście, mimo tego, że chcemy posłuchać dźwięku silnika i dźwięku wydechu, możemy sobie włączyć komfortowe zawieszenie, no bo po co mamy się męczyć i podskakiwać na tych dziurach, jak możemy włączyć standardowe zawieszenie. No i nadal mamy ten aspekt dźwiękowy, ale nie musimy się męczyć z tym twardym zawieszeniem, bo powiem Wam, że jak utwardzicie ten zawias, to jest naprawdę bardzo twardo. Może nie aż tak twardo jak w Hondzie Civic Type R, ale jest naprawdę twardo. Co mi się bardzo podoba, to to, że ten samochód w takim normalnym użytkowaniu, no jak już wspomniałem, nie różni się od standardowego hatchbacka, więc to jest olbrzymi plus do Hyundai'a, no bo możecie sobie tym autem codziennie jeździć, jest mega praktyczny, spokojnie 4 osoby pojadą na wakacje, także nie widzę podstaw do tego, żeby nie kupić tego samochodu jako daily. Świetnie się sprawdza, bardzo pewnie się prowadzi, szczególnie przy większej prędkości, jak sobie tutaj przetestujecie ten samochód, to sami stwierdzicie, że jest naprawdę w porządku. Co bardzo mi się podoba, to to, że samochód jest o wiele lepiej wyciszony względem konkurencji, czyli Hyundai wygrywa tutaj nawet z Volkswagenem Golfem. Naprawdę samochód świetnie się zbiera. Mam wrażenie, że jest mega szybszy niż to, co pokazuje Hyundai na papierze, no ale to jest tak naprawdę nieistotne. Tutaj ten dźwięk wydechu, to już powoduje, że czujecie się jak w sportowym, wyścigowym wozie. No i tak naprawdę nic więcej nie jest Wam potrzebne do szczęścia. Jedziecie sobie, redukujecie bieg, ciskacie gaz i posłuchajcie tych strzałów z wydechu, masakra. Mega mi się to podoba, że ten samochód jest tak narwany, bo mało który samochód sprawia tyle przyjemności w momencie, kiedy jeździcie w trybie sportowym. Nawet z tych dostępnych obecnie na rynku samochodów takich pod hatchy konkurencyjnych dla Hyundai i30, a kiedy trzeba i włączacie w tryb komfortowy, to samochód nie różni się niczym od standardowej wersji. No, po prostu nie można przestać bawić się tym dźwiękiem. Ja po prostu nie potrafię. Cały czas jeździmy na wysokich obrotach tylko po to, żeby posłuchać tego popcornu z wydechu. Jak on się prowadzi, jestem naprawdę w szoku. Technik z BMW M pracował nad tym, żeby przygotować ten samochód do tego, aby prowadził się jak, no powiedzmy to, przednionapędowa M-ka. So